Warszawskie inwestycje. Michał Olszewski, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry, szanowni państwo, dzisiaj zaprosiliśmy państwa na Żoliborz Południowy. Spotykamy się przy jednej z ulic, która będzie remontowana w tym roku w ramach dużego planu remontów, który przewidujemy w Warszawie. Ten plan remontów jest możliwy dzięki zgodzie Rady Miasta, która została wyrażona w ubiegły czwartek. Stąd też jest z nami dzisiaj pan Paweł Sawicki, Rady Miasta Stołecznego Warszawy, który jest jedną z tych osób, która poparła naszą propozycję, aby część środków, która pochodzi z dochodów niezaplanowanych w tym roku, przeznaczyć właśnie na remonty dróg. Co bardzo ważne, łączna kwota, jaką wydamy w tym roku na remonty, to 100 milionów złotych. Te 100 milionów złotych pozwoli nam na poprawę nawierzchni kluczowych warszawskich dróg, ale też na budowę i na przebudowę tak bardzo ważnych elementów infrastruktury drogowej, jak Plac Trzech Krzyży, ulica Jana Kazimierza, czy też rozpoczęty obecnie remont placu na rozdrożu. Co jest bardzo ważne, remonty dróg są realizowane w sposób, który minimalizuje uciążliwość dla kierowców. Prowadzimy je głównie w reżimie tak zwanym weekendowym. Realizuje je nasz Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. To pozwala nam wejść w pracę w piątek i w poniedziałek już udostępnić drogę najczęściej kierowcom. Tak właśnie będzie w najbliższy weekend tutaj na ulicy Powązkowskiej. I dzięki temu kierowcy, ruch w Warszawie, który najczęściej spada bardzo mocno w okresie weekendowym, nie będzie powodował, czyli w ogóle te remonty nie będą powodowały specjalnych dodatkowych utrudnień w ruchu. Po drugie, co jest bardzo ważne, przy wszystkich remontach też staramy się dbać o bezpieczeństwo. Przebudowy, które są dzisiaj realizowane w ramach tego dużego pakietu 100 milionów złotych, które wydajemy, to są realizacje, które służą albo do separacji ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, tak jak mamy na przykład na miejsce na Placu Trzech Krzyży, czy też kompleksowa przebudowa ulic, jak mamy do czynienia w przypadku Jana Kazimierza. O szczegółach samego planu remontów powie pan dyrektor Puchalski, a ja jeszcze przekażę najpierw głos panu radnemu Pawłowi Sawickiemu, który powie o tym, dlaczego ta zgoda i jakby skąd poparcie ze strony Rady, jeśli chodzi o duży pakiet remontów i jakby duży też zastrzyk finansowy dla kierowców. Bardzo proszę, panie. Dzień dobry państwu, Paweł Sawicki, radny Rady Warszawy. Sytuacja budżetowa w Warszawie jest dość trudna, jak państwo pewnie wiecie, ale to nie jest taki moment, żeby teraz to specjalnie jakoś roztrząsać i nad tym się rozwodzić. Natomiast tym bardziej nas cieszy jako radnych, że w budżecie znajdują się pieniądze na remonty dróg, remonty i utrzymanie. Więc my z przyjemnością, kiedy tylko takie środki się pojawiają, my z przyjemnością przekazujemy je właśnie na ten cel. Z tym nie ma żadnego problemu. Przypomnę, że w zeszły czwartek podwoiliśmy kwotę przeznaczoną na te weekendowe, szybkie remonty dróg. Też znaczące środki poszły do dzielnic na drogi. Wiadomo, droga w dobrym stanie to jest droga oczywiście estetyczna, droga komfortowa, ale też droga bezpieczna i to jest chyba dla nas najważniejsze. Stefan Friedman i Jonasz Kowka śpiewali kiedyś, bo dobry Bóg zrobił co mógł, tutaj teraz trzeba wezwać fachowca, więc panie prezydencie, panie dyrektorze, Rada Warszawy zrobiła co mogła, teraz wywołajcie fachowców, niech się te remonty dzieją, niech się dzieją szybko, żeby tych środków nie skonsumowała zbyt szybko inflacja. To fachowiec do mikrofonu. Łukasz Puchalski, zarząd dróg miejskich. My oczywiście za te 30 milionów dziękujemy. Tutaj rozmawiamy o szybkich remontach, ale wspomnę też, że na ostatniej sesji Rada Miasta przyznała środki chociażby na budowę ronda Powązkowska obrońcy Tobruku, blisko 5 milionów złotych, 4 miliony złotych na zieleń Przybrzeżyńskiego, Lutnickiego i Podczaszyńskiego. Tutaj najpierw ciąg rowerowy i remont chodników. W tym roku remont nawierzchni jezdni, ale będzie też i 270 drzew. Myślę, że to też bardzo ucieszy
mieszkańców. Jest kilka jeszcze mniejszych projektów, nie będę o tym mówił, bo dzisiaj rozmawiamy o dużych milionach, a te z powrotem trafiają na warszawskie ulice, choć od razu powiem, że dzisiaj 100 milionów to już nie te 100 milionów z 2018 roku. Nas też w sektorze dopadła drożyzna, ale mimo wszystko uda się kilkadziesiąt ulic wyremontować. Część remontów już za nami, chociażby ulica Zajęcza. Część remontów w trakcie, chociażby plac Trzech Krzyży czy Kondratowicza. Część właśnie się rozpoczęło, chociażby plac na Rozdrożu. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na kompleksową przebudowę ulicy Jana Kazimierza. Tutaj umowę i kontrakt zawarliśmy z firmą Strabag, która jeszcze w tym roku rozpocznie kompleksową przebudowę tej ulicy. W najbliższy długi weekend, nie ten teraz, ale w kolejny, będziemy remontować ulicę Powązkowską w obu kierunkach między ulicą Krasińskiego a trasą S8. W kolejny weekend będziemy kontynuować te prace dalej w kierunku ulicy Rydygiera. Część prac jest przerzucona, mówiąc tak najogólniej, na okres wakacyjny. W okresie wakacyjnym chcemy wyremontować rondo AK Radosław, Jana Pawła od Stawki do tego ronda. Czeka w kierunku wyjazdowym. Tutaj jakby kolejny etap. W zeszłym roku za blisko 15 milionów zrealizowaliśmy największe frezowanie w zeszłym roku. Jeszcze parę milionów brakowało. W tym roku te pieniądze znaleźliśmy i tutaj jakby kolejny odcinek od Powieckiej do tego zeszłorocznego odcinka będzie wyremontowany. Największe tegoroczne frezowanie to są Bielany. Cały ciąg Perzyńskiego, Rudnickiego i Podczaszyńskiego. Kilkanaście milionów samo frezowanie. Część robót też już się kończy, gdzie zadania były znacznie szersze, chociażby przebudowa ulicy Kondratowicza. Natomiast w ramach tej przebudowy mamy całą nawierzchnię jezdni wykonaną w nowej technologii, w nowej konstrukcji. Oprócz tego jeszcze Jana Olbrachta, oprócz tego ulica Piękna w tym roku, Kijowska. Tych ulic jest jeszcze kilka. Wszystkie znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Mam nadzieję też, że udowodnimy tą swoją sprawczość i w kolejnych miesiącach uda pozyskać się jeszcze kolejne środki, bo potrzeby są i to duże. Dziękuję. Jeszcze dwie informacje istotne, to też tak, żeby Państwu uświadomić, jak ważne są czasami decyzje, które zapadają wokół nas. Dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza, czego nie zrobimy, których remontów nie zrobimy. Nie zrobimy remontów ulic na Saskiej Kępie. Jak Państwo wiecie, decyzja wojewody mazowieckiego, która uchyliła uchwałę dotyczącą wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku, uniemożliwia nam dzisiaj wprowadzenie remontów ulic na Saskiej Kępie. Mieliśmy zaplanowane te remonty uzgodnione z dzielnicą. Niestety te remonty w tym roku na pewno nie nastąpią. Czekamy na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jesteśmy pewni, że argumenty, które przedstawiliśmy w skardze, są na tyle mocne, że będziemy mogli wrócić z dobrą informacją dla mieszkańców Saskiej Kępy już na początku roku i wówczas też zaproponujemy pełen pakiet remontów ulic na Saskiej Kępie. Druga bardzo ważna informacja, tak się akurat składa dla mieszkańców Pragi Południe, bo też jak Państwo wiecie, wiedząc o tym, jaka jest sytuacja w budżecie miasta, prowadzimy szereg rozmów z inwestorami, z deweloperami, którzy realizują swoje inwestycje na terenie Warszawy. I dobrą informacją jest to, że właśnie zatwierdziliśmy projekt stałej organizacji ruchu dla remontu ulicy Stanisława Augusta. Jest to jedna z takich małych, trochę zapomnianych ulic, która przechodziła swój ostatni remont gdzieś tam w latach 80., na przełomie lat 90. Mamy uzgodniony już zakres tego remontu z inwestorem, który zrealizował tam inwestycję mieszkaniową i czekamy już tylko na finalne uzgodnienia z dzielnicą dotyczącą zakresu tej inwestycji, czy dokładnie aneksowania zawartej umowy i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, zgodnie z deklaracją, którą usłyszeliśmy od inwestora nawet we wrześniu, rozpoczną się prace związane z modernizacją tej ulicy. Takich modernizacji ulic mamy w Warszawie bardzo dużo. Działa też zespół, który koordynuje tego typu przedsięwzięcia
w Zarządzie Dróg Miejskich, dzięki czemu tych inwestycji drogowych, które są finansowane przez inwestorów prywatnych, w przyszłym roku będzie dużo, zarówno remontów, jak i kompleksowych przebudów czy budowy nowych dróg. W ramach zarządzenia, które pan prezydent Trzaskowski przyjął i w ramach którego równo obciążamy wszystkich inwestorów kosztami realizacji inwestycji drogowych wokół budowanych przez nich obiektów kubaturowych. Jeśli są z Państwa strony pytania, no to jesteśmy do Państwa dyspozycji. A co z ulicą Literacką? Tutaj jesteśmy po sąsiedzku przedłużeniem ulicy tutaj do Maczka bodajże, miasto nie chcę dać zgody. Pan dyrektor? Tak, mogę powiedzieć. Oczywiście nie będzie to ulica Zarządu Dróg Miejskich, natomiast wiemy, bo uczestniczymy w rozmowach, które się toczą w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym. Ta ulica ma być podłączona na koszt dewelopera do ulicy Maczka w odległości od skrzyżowania z węzłem z trasą S8. Wiem, że część mieszkańców chciałaby podłączenia bezpośrednio pod węzeł, ale jakby tego wprost zabraniają przepisy, natomiast też mnogość zdarzeń drogowych, które na co dzień doświadczają użytkownicy trasy S8, jakby wiąże się z tym, że jest dużo węzłów komunikacyjnych na krótkim odcinku, dużo podłączeń i podłączanie tam kolejnego osiedla. Pomijam kwestię tej niezgodności z przepisami prawa, jak stanowiłoby realne zagrożenie dla ruchu drogowego, a o tym, że trasa S8 jest najbardziej niebezpieczna i mamy tutaj najwięcej zdarzeń drogowych o kilkukrotnie przewyższającą zdarzenia drogowe na innych warszawskich ulicach, to już nawet nie wspominam. Jeszcze rozwinę te wątki, o których mówił prezydent Olszewski na Saskiej Kępie. W planach był remont 11 ulic. Czego nie zrobimy? No, my żałujemy przede wszystkim, że nie zrobimy ciągu Wisłostrady Czerniakowskiej. Tutaj mamy bardzo mocno wyeksploatowaną ulicę, ale te problemy koordynacyjne, mnogość remontów, które się toczą w Warszawie, jakby przesuwa nas w czasie na kolejny rok. Mamy nadzieję, że MPWiK skończy swoje prace. Tramwaje też bardzo mocno już w przyszłym roku ograniczą utrudnienia związane z swoją inwestycją. W przyszłym roku chcielibyśmy wejść na Czerniakowską i na Wisłostradę i tam pewnie z pół budżetu wydać. Tak, jeśli chodzi o te warsztaty placowe, które będą teraz w tym tygodniu, plac teatralny, czego mieszkańcy mogą się spodziewać i jakieś zaproszenia? Tak, zaproszenie jest otwarte dla każdego, kto chce wziąć udział w najbliższą sobotę w spacerze. To jest spacer, który ma posłużyć, żeby wspólnie zrozumieć wyzwania. Mieliśmy już spotkanie z projektantami w zakresie tych takich, można powiedzieć, ogólnych założeń komunikacyjnych. Pamiętajmy, że plac teatralny będzie przechodził swoją metamorfozę nie tylko z tego względu, że chcemy tam zlokalizować parking podziemny, ale też przede wszystkim dlatego, że chcemy, żeby ta przestrzeń była uwolniona od samochodów, żeby zadbać o parking, który będzie pod ziemią, a przestrzeń oddać mieszkańcom, którzy już jak eksperymentowaliśmy niejednokrotnie, bardzo chętnie z tego placu korzystają. I trzecim bardzo ważnym wyzwaniem jest to, że w pobliżu będzie powstawał za chwilkę Pałac Saski, takie przynajmniej są zapowiedzi. W naszych uzgodnieniach ze spółką Pałac Saski utrzymujemy konieczność przebudowy placu teatralnego i całego układu komunikacyjnego, który będzie biegł do pałacu. Pałac Saski jest gdzieś tam w procesie uzgodnień drogowych z nami. Wiadomo, że będzie on pełnił zarówno cele reprezentacyjne, jak i cele takie może ogólnodostępne dla mieszkańców, więc tam też musi być zapewniona odpowiednia obsługa nie tylko transportem publicznym, ale również transportem indywidualnym w celu zapewnienia dostaw dojazdu, pojazdów specjalnych, również dla osób niepełnosprawnych, więc jak najbardziej o te wszystkie potrzeby chcemy zadbać. To wszystko sumarycznie, razem ze spostrzeżeniami mieszkańców z samych warsztatów, ma pomóc projektantom w przeprowadzeniu warsztatów szaret. To są takie warsztaty, w których mieszkańcy aktywnie wspierają projektantów, dając po prostu sugestie, co się powinno pojawić, co powinno zniknąć. Oczywiście trzymając się ram, jakie są przepisy prawa i wymogi techniczne, które są stawiane przez rozporządzenie ministra infrastruktury. Dobrze, metro, druga linia. Tutaj w zeszłym tygodniu była informacja, że te prace były wstrzymane, był problem z jednym z podwykonawców. Czy ten problem udało się rozwiązać? Czy te prace tam trwają? Mieliśmy dokładnie nawet wczoraj spotkanie z jednym z podwykonawców. Mieliśmy spotkanie również z generalnym wykonawcą w piątek. Ta sprawa została bardzo jasno zaadresowana do firmy Gilermag. Jesteśmy w procesie wyjaśniania. Jutro o 9 rano jest spotkanie ze spółką
spółki z generalnym wykonawcą po to, żeby doprecyzować jakby jakiego rodzaju dokumenty jeszcze są wymagane od spółki. Po naszej stronie jakby stanowisko jest jasne, wiąże nas kontrakt. Ten kontrakt jest zawarty, jak Państwo wiecie, w roku 2018. Spółka jest zobowiązana realizować prace budowlane, wszelkie przestoje czy jakby prace, których nie są zawinione przez jakieś okoliczności obiektywne, no, będą rozpatrywane przez inżyniera kontraktu i wyciągane będą wobec wykonawcy konsekwencje. Na razie jesteśmy na etapie wyjaśnienia tej sytuacji. Odpowiedzi na naszą prośbę o ustosunkowanie się do tych właśnie informacji, które do nas docierają również od podwykonawców, na razie generalny wykonawca się nie ustosunkował. Korzystamy z mechanizmów kontraktowych po to, żeby nic się w tym kontrakcie złego nie działo. Ja jestem dobrej myśli, jestem też po rozmowach z wiceprezesem Sankary, więc mamy nadzieję, że tu się nie wydarzyło nic wielkiego. To zdaniem generalnego wykonawcy są zwykłe przestoje, które wynikają z przerwania łańcucha dostaw, braku dostępności niektórych produktów, które okresowo są niestety trudno dostępne. W tym wypadku chodzi o kwestie szalunków, jeśli chodzi o ściany szczelinowe. Na razie przyjęliśmy ustne wyjaśnienia, czekamy na stanowisko na piśmie. W tym momencie prace się nie toczą? Według nas się toczą, natomiast są miejsca, w których te prace są, nie są wykonywane przez podwykonawców z tego względu, czy z uwagi na te okoliczności, o których wspomniałem. A są już przyjęte te potrzebne grunty do odbudowy? Wszystkie te, które są objęte decyzjami wojewody i w których została wypłacona zaliczka, zostały przez nas przejęte. Istotnie są tereny, co do których mimo wypłaty odszkodowania właściciele się nie ustosunkowali. Odbyliśmy z nimi szereg rozmów. Mamy dwóch takich właścicieli terenów, co do których prawdopodobnie będzie wstrzymane postępowanie egzekucyjne, które musi wykonać wojewoda mazowiecki. Ja chciałem zapytać o Powązkowską. Co dokładnie będzie robione, na jakim odcinku? Przepraszam, już pana dyrektora Mazowieckiego. I czy chodnik tam, czy nie ma na piesi się muszą przeciskać przez zaparkowane na chodniku samochody? Ta kosteczka też taka już sytuacja, trochę stara. Sytuacja na ulicy Powązkowskiej jest rozwojowa, bo oprócz prac, które przewidujemy my, tutaj też z artykułu 16, o którym mówił pan prezydent, dwie inwestycje mają być realizowane. Firma Azbut ma przebudować skrzyżowanie z ulicą Krasińskiego i te roboty mają zacząć się w tym roku. Wykonawca, inwestor posiadają już zatwierdzone organizacje ruchu i według mojej wiedzy i zapewnień inwestora te prace rozpoczną się w tym roku. Druga inwestycja, która będzie się toczyć przez innego inwestora w rejonie już ulicy Okopowej, to jest budowa ścieżki rowerowej. Ta inwestycja też ma zacząć się w tym roku. Jeśli chodzi o nasze prace, tak, planujemy przede wszystkim wymienić nawierzchnię asfaltową. Widać już, że na odcinku w kierunku ulicy Rydegiera wymieniamy też krawężnik, tam gdzie jest on zniszczony, i punktowo będziemy naprawiać też chodniki. Natomiast no, absolutnie tutaj docelowo priorytetem jest jeszcze budowa infrastruktury rowerowej. Będzie ona powstawać w etapach, w terminach późniejszych. Pierwszy odcinek będzie realizowany przez inwestora od ulicy Okopowej, przez inwestora prywatnego. Coś się zmieni, jeżeli chodzi o chodnik po tej stronie od Kaszyńskiego do Niemena? W tym momencie nie. Akurat odcinek między Rydygiera a Kraśńskiego w kierunku do trasy S8 nie będzie remontowany, bo to nawierzchnia do placu Niemena. Tutaj będzie korekta krawężnika i poprawki chodnika biegnącego wzdłuż krawężnika. Natomiast no, nie planujemy wymiany w tym roku nawierzchni całych chodników. A ten termin tak przy... Jeśli chodzi o wymianę krawężników, to wymiana krawężnika odbywa się już teraz, musi się zakończyć przed frezowaniem. To frezowanie jest planowane na cały długi weekend. Kolejny weekend to będzie frezowanie już od Krasińskiego do Rydygiera i nasze prace powinny się zakończyć wszystkie najpóźniej w połowie czerwca. Jeśli chodzi o inwestorów prywatnych, to one zaczną się w drugiej połowie roku, zarówno jedna, jak i druga inwestycja. Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich. To tak, pierwsze pytanie, skrzyżowanie Wrocławskiej i Powstańców Śląskich będzie dla towarzystów niedługo, może?
Mamy dokumentację projektową i kilkukrotnie próbowaliśmy znaleźć wykonawcę. Na razie co najmniej trzykrotnie droższe oferty. No przede wszystkim ze względu na to, że jest tam pod spodem płyta lotniska. Ustawienie sygnalizatorów jest mocno kłopotliwe, montaż znaków. I to jest bardzo, bardzo niewdzięczne dla nas miejsce. Szukamy środków, żeby to zrealizować, no bo to jest jedno już z naprawdę niewielu miejsc, w którym infrastruktura rowerowa praktycznie z każdej strony dochodzi do skrzyżowania, a samo skrzyżowanie jest niedostosowane dla rowerzystów. I tak jak powiedziałem, staramy się znaleźć środki, ale też będziemy jeszcze ponawiać postępowanie, no bo nie możemy się zgodzić na to, że będziemy płacić trzykrotnie wyżej niż kosztorys, który jest rzetelny i dobrze przygotowany. To od razu pytam się o plac Wilsona. Tutaj podobnie jest dużo dróg rowerowych, a sam plac nie ma z każdej strony połączenia. Nie, to tu akurat na razie z dwóch stron dochodzi infrastruktura rowerowa. Na przełom na placu będziemy musieli poczekać do budowy drogi rowerowej wzdłuż Mickiewicza. Chcemy to zrobić w ramach programu ZIT-owego, gdzie będziemy na jesieni składać wnioski o nabór. I to jest jakby pomysł na cały korytarz. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy budowę drogi rowerowej wzdłuż Marszałkowskiej do placu Bankowego. To jest pierwsza część tej inwestycji. Drugą planowaną jeszcze w tym roku jest droga rowerowa wzdłuż ulicy Andersa i chcemy do końca przyszłego roku zrealizować ten zakres, tak żeby wiadukt nad Starzyńskiego, który ma infrastrukturę rowerową, połączyć z placem Bankowym. I ostatnim projektem w tej układance jest droga rowerowa po żoliborskiej stronie od placu Wilsona do Andersa i tutaj wtedy będziemy mieli cały korytarz i wtedy też chcemy rozwiązać plac Wilsona rowerowo, pewnie też nie w wszystkich relacjach, ale w tych, na których istnieje infrastruktura rowerowa. Myślę, że to wszystko w ciągu dwóch lat powinno się zacząć. To na placu Bankowym ma być infrastruktura, a w ramach którego etapu? Tego, który już jest realizowany. Tutaj projekt za blisko 8 milionów złotych jest już realizowany. Infrastruktura rowerowa, która jest elementem tego projektu, bo to 8 milionów nie idzie na samą infrastrukturę rowerową, ale pod nią trzeba zrobić miejsce, przestawić latarnię, przenieść parkowanie, wymienić nawierzchnię chodników, zmienić też geometrię na samym placu. To wszystko jeszcze w tym roku. Kiedy będzie Wesoła połączona z resztą Warszawy rowerowo? No, w Wesołej to tutaj mamy zdiagnozowany z dzielnicą najważniejszy projekt, to jest projekt wzdłuż ulicy Niemcewicza i nad nim się w tej chwili skupiamy. Tutaj posiadaliśmy dokumentację, natomiast ze względu na brak środków na jej realizację ona nie została zrealizowana. Jest pomysł na to, żeby w tym roku w ramach naboru do projektów unijnych zgłosić to zadanie i w ciągu dwóch lat tą infrastrukturę zbudować. To jest coś, czego mieszkańcy ulicy Wesołej mogą się spodziewać i oczekiwać od nas. Natomiast cały ciąg ulicy Czecha to są lata kolejne, prawdopodobnie przy następnym naborze. No i to jest perspektywa jednak już odległa. Wzdłuż Modzieńczej będzie droga rowerowa może? Na ten moment nie. Jeśli chodzi o ilość infrastruktury rowerowej, którą chcemy zgłosić do środków, do funduszy unijnych po to, żeby pozyskać środki zewnętrzne, to mamy tą listę już przygotowaną. Tam mamy takie ciągi jak chociażby Patriotów czy Lucerny, Niemcewicza, o której już mówiłem, Waszyngtona, Rondo Zesłańców Syberyjskich i cały tutaj ciąg wzdłuż ulicy Marszałkowskiej do placu Wilsona. To są nasze priorytety na teraz. Nie liczę w tym projektów mniejszych, chociażby z budżetu obywatelskiego, czy projektów, które realizujemy w ramach nowego Centrum Warszawy, ale one głównie rozwiązują problemy tutaj części centralnej Warszawy. Aktualnie trwa przebudowa wiaduktu przy PKP Włochy, tam między ulicą Dźwigową a Popularną też jest brakująca infrastruktura rowerowa. Czy w ramach jakoś niedługo można było się czegoś spodziewać tam? Akurat na samym wiadukcie był ciąg i ten ciąg zostanie odtworzony, natomiast ta nasza praca akurat odbywa się w tym miejscu, w którym ta infrastruktura rowerowa była i ona będzie.
natomiast nie wybiega ani w jeden, ani w drugi ciąg uliczny. To jest remont samego obiektu mostowego. Tak, a czy coś może być może później po prostu dołem, wzdłuż tunelu, tak jak tam się ciągnie? Absolutnie, tak. To są ciągi, które w programie rozwoju tras rowerowych te trasy mają przewidziane. Natomiast to też są ciągi, wzdłuż których nie ma takich oczywistych miejsc na budowę infrastruktury rowerowej, więc ta infrastruktura rowerowa będzie powstawać w ramach szerszych projektów przebudowy układów drogowych, całych układów drogowych, czyli w momencie, w którym jak będą wymagały remontu, te pieniądze na remont zostaną zabezpieczone i wtedy ten remont będzie można rozwinąć do zakresu przebudowy, tak by wyznaczyć miejsce pod drogę rowerową i tę drogę rowerową zbudować. Jeszcze pytanie o odcinek wciągnący się Łopuszańska-Chynka, tam dalej. Tam też jest duże, czarne miejsce rowerowe. Czy coś może w przyszłości jest planowane? Tam z takich rzeczy, których pewnie na co dzień użytkownicy nawet nie mają świadomości, to jest kwestia regulacji stanu gruntów. Tam są nieporegulowane stany gruntów, tam mamy działki prywatne nawet pod drogą, więc jakiekolwiek zmiany w układzie drogowym wiążą się z koniecznością wykupu tych działek. To są spore pieniądze. Mamy w tym miejscu inwestorów prywatnych, bo ta przestrzeń się dosyć mocno będzie zmieniać i w ramach tutaj uzgodnień drogowych staramy się pozyskać też te działki po to, żeby zbić cenę naszych inwestycji rowerowych. Więc tutaj jeszcze rowerzyści muszą się uzbroić w cierpliwość, bo zakres być może w niektórych miejscach prosty wymaga jednak regulacji stanu prawnego. Tak? Bez tej regulacji moglibyśmy pobudować odcinki po co najwyżej kilkaset metrów, które też ślepo by się kończyły. A coś w ramach przejazdu przez linię WKD, która tam się znajduje, wiaduktem, nawet w linii torów, coś planowane? Na dzień dzisiejszy jakby nic nie mogę obiecać. Tak jak powiedziałem, ta lista projektów, które realizujemy, jest naprawdę duża. Natomiast też, żeby było jasne, jakby lista rzeczy, które są do zrobienia, jest jeszcze dłuższa, tak? I my nie kończymy w tym czy w kolejnym roku realizacji inwestycji rowerowych. Natomiast z racji tego, że trzeba tą przestrzeń pod infrastrukturę rowerową pozyskiwać, przebudowywując układy drogowe, musimy to sobie rozłożyć w czasie, chociażby tegoroczne inwestycje, czy zeszłoroczne pokazują, jak często to jest skomplikowany proces. Prac na rozdrożu, żeby przejechać trasą łazienkowską. I musimy zrobić projekt za blisko 25 milionów złotych. Oczywiście jakby w ramach tego projektu są windy dla osób z ograniczoną mobilnością, zmiana nawierzchni jezdni. Po sąsiedzku jest zbudowany wiadukt nad Agrykolą za 70 milionów, gdzie też rowerzyści zyskają, bo będzie ciąg pieszo rowerowy. Jakby to pokazuje, że niektórych projektów po prostu nie da się zrobić w oderwaniu od przebudowy całego układu, a ta przebudowa całego układu potrzebuje czasu, bo tą przestrzeń trzeba zaprojektować w całości. No i potrzeba dużych pieniędzy, bo nie mówimy tylko i wyłącznie o wylaniu asfaltu na szerokości 2,5 metra, ale przebudowy często też obiektów inżynierskich za kilkadziesiąt milionów złotych. To jeszcze już dwa ostatnie pytania. Obozowa teraz jest przebudowana przez tramwaje. Kiedy może być przebudowana przez Was? Na Obozowej są trzy podmioty zainteresowane bardzo przebudową. To jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zarząd Dróg Miejskich i Tramwaje Warszawskie. Tramwaje Warszawskie zdecydowały się na pilny remont samego torowiska z poprawą funkcjonalności przystanków. Natomiast przebudowa całej linii, najlepiej w koordynacji z MPWiK-iem i z Zarządem Dróg Miejskich, jest planowana pod roku 2030. Wtedy ma nastąpić kompleksowa przebudowa i w ramach tej kompleksowej przebudowy chcemy też, by powstała w ciągu ulicy Obozowej infrastruktura rowerowa. Ale to tak mówiąc najogólniej, jest inwestycja
za grube miliony. Pewnie będziemy mówić o budżecie z przekraczającym grubo 100 milionów złotych. A tam będzie już od razu nowy wiadukt budowany na tym ciągu? Na ten moment nie. Na ten moment tramwaje ograniczają się do wymiany samego torowiska, punktowo podkładów i poprawę warunków na przystankach tramwajowych. Ale chodzi mi o po 2030 roku. Po 2030 na dzień dzisiejszy to są jeszcze tak odległe plany, że dokumentacji projektowej na to nie ma w tej chwili. Szukamy finansowania w ramach wieloletniej prognozy finansowej, by wspólnie usiąść i zacząć projektować ten odcinek. Tak jak powiedziałem, tych interesariuszy w ciągu ulicy Obozowej infrastrukturalnych jest trzech: tramwaje, ZTM i MPWiK, i będziemy szukać jakiegoś wspólnego mianownika dla tego projektu. Ostatnie pytanie na temat dróg rowerowych, które są, ale są nieoznakowane. Jest między innymi taka droga rowerowa wzdłuż ulicy Płockiej w ramach budowy metra tam powstała i też jest wada takich skrzyżowań na przestrzeni całej Warszawy. Czy coś z nimi będzie? Jest, tak. Staramy się nie oddawać w ramach takich punktowych przebudów infrastruktury rowerowej, która urywa się ślepo, bo ona wprowadza jednak więcej problemów niż korzyści. Rowerzysta w pewnym odcinku musi z tej infrastruktury korzystać, po czym musi się przetransportować na jezdnię, co technicznie też w wielu przypadkach jest absolutnie niemożliwe, więc metro warszawskie, budując odcinek Bemowski, wyznaczyło rezerwę na infrastrukturę rowerową. Częściowo też tworząc chociażby nawierzchnię czy geometryczne przebiegi pod budowę całego ciągu. Tutaj w tej chwili przebudowa tramwajów w ciągu ulicy Kasprzaka wprowadzi rozwiązania rowerowe na Kasprzaka i później będzie musiał przyjść trzeci podmiot, w tym przypadku my, zaprojektować i zbudować ten łącznik łączący te dwie inwestycje, po to, żeby oddać ostatecznie cały ciąg komunikacyjny rowerzystom. Trochę to trwa, ale nie wszystkie inwestycje da się skoordynować tak, żeby każdy z trzech, czasami czterech i więcej podmiotów miał ten sam program inwestycyjny, bo innego rodzaju priorytety mają spółki, czy MPWiK, czy tramwaje warszawskie, innego Veolia, co innego jest zadaniem zarządu dróg miejskich. Przede wszystkim każdy z nas stara się wyremontować tą infrastrukturę, którą ma w stanie krytycznym albo mocno zużytym. Jakby te infrastruktury się bardzo często ze sobą nie pokrywają. Ale też, żeby później nie wchodzić i nie robić od początku w tych miejscach, w których były już robione, to są tworzone rezerwy po to, żeby nie mieć robót traconych.